German Wings 3 przestrzega wszystkich procedur. Ośmielę się powiedzieć, że i tak, i nie. Bo jeżeli chodzi o procedury operacyjne, lotnicze, związane z ruchem, to śmiem twierdzić 99,9 tak. Ale zwróćmy uwagę, to są tak zwane tanie linie lotnicze. Jakieś 2-3 tygodnie temu został ogłoszony w Europie raport o dziwnych metodach zatrudniania pilotów. Co to oznacza? To oznacza, że twórcy tego raportu, a to jest poważny uniwersytet, który taki raport opracował i który stwierdził, że zatrudnianie pilotów w tak zwanych tanich liniach lotniczych, a tu mamy do czynienia właśnie z tanią linią lotniczą, nie zatrudnia się pilotów przez pracodawcę, czyli przez linię lotniczą, tylko zatrudnia się firmę. Bo pilot stanowi firmę dla pracodawcy. A jeżeli stanowi firmę, to jest umowa, z której obydwie strony muszą się wywiązać. I zginęła w świecie dawna, dobra procedura w poważnych liniach lotniczych, ugruntowanych, które miały swoją dobrą historię, że tam była tak zwana ścieżka kariery zawodowej, że pilot najpierw siedział na prawym fotelu i uzyskiwał tą hierarchię starszeństwa w szeregu pilotów latających dla tej linii. I teraz przenosząc to na dzisiejsze czasy, ci piloci, którzy chcą latać, najczęściej szkolą się za własne pieniądze w jak najtańszych ośrodkach szkolenia lotniczego, bo to kosztuje 50-60 tysięcy euro takie wyszkolenie takiego pilota. To jest wypłacane, pilot musi sam za to zapłacić. A jeżeli za to zapłacił, ja już pomijam programy szkolenia, bo to też jest byle szybciej, byle zarobić przez te ośrodki szkolenia, etc. Ja nie chcę tutaj podważać autorytetu ośrodków szkolenia, ale jak zwykle są gorsze i lepsze, prawda? Są tańsze, są droższe. Naturalną rzeczą jest, że człowiek wybierze tam, gdzie taniej, prawda? A może szybciej, może wcześniej siądę na ten fotel, może wcześniej będę zarabiał. To jest droga donikąd. Bo najczęściej w takiej sytuacji ten pilot nie dba o swoją kondycję psychofizyczną, bo on ma z tyłu głowy kredyt, ma rodzinę i musi jak najwięcej latać.